Siemaneczko, biały dzionek z tej strony, Piotr Kobianka, wita was w World of Tanks. Często zadajecie pytania, jakie czołgi się wam mogą przydać, w jakie linie mam iść. Zaczynacie przygodę z World of Tanks i nie wiecie w jaką dokładnie linię iść, także są dwa czołgi według mnie, które powinny być w garażu. Jest to IS-3, poziom 8, linia rosyjska, i Cromwell, linia brytyjska, poziom 6. Te czołgi naprawdę się przydają do twierdz, do drużynówek i tak dalej, także nie wolno pominąć tych czołgów, trzeba je mieć w garażu. I jeśli zaczynacie karierę właśnie w World of Tanks, nie zapomnijcie o tym. A w tej chwili zobaczymy właśnie replay, jeden z takich czołgów, będzie to Cromwell, 6 poziom, brytyjski czołg. Dzisiaj zobaczymy w akcji brytyjski czołg 6 poziomu, czołg medium, bardzo dynamiczny czołg, bardzo fajny, bardzo mocno go polecam. Czołg, który wyróżnia się szybko szczelnością, co 3 sekundy strzela z penetracją 135 i z damage'em 145 na złocie, jeśli będziemy potrzebowali, jeśli nas rzuci na wyższe tiery, to na złocie mamy 202 penetracje, także to jest też bardzo fajne. Na haekach mamy tylko 38 penetracji z damage'em 175, także haeki wiadomo zostawiamy sobie na artylerię, ale tu jest właśnie szybkościelność, dynamika tego czołgu, jest to największe zalety, dlatego on jest wykorzystywany właśnie na wszelkich różnych turniejach czy tam twierdzach i tak dalej. Gorąco go polecam, mogę nawet szczerze powiedzieć, nie wolno minąć tego pojazdu, trzeba go zrobić i trzeba go mieć w garażu. Zobaczymy teraz epicką powtóreczkę, co ten czołg potrafi, także zaczynamy. Także zaczynamy dzisiaj powtórkę Cromwella, poziom 6, czołg brytyjski na mapie Redshire. Zobaczymy, co tu kolega zrobił, ja już wynik widziałem, powiem, że wynik jest niesamowity, epicki. Ogólnie jak będziecie grać tym czołgiem, no to ten wynik będzie bardzo ciężko wykręcić, ale ogólnie ja byłem tak średnio nastawiony do tego czołga, doszłem do niego i miałem parę niesamowitych bitew, parę wyciągów takich zrobiłem, po 9 killi miałem, i to dosyć w prosty sposób, dlatego że ten czołg, jak widzicie, jest szybki, szybko strzela, około 3 sekund będziecie oddawać strzał. Tu macie penetrację 145 z damage'em 135, na goldzie 202, aż ma przebicia, także na goldzie już jest nieźle. Ktoś zaczął kapować bazę, ale w tym trybie kapowanie bazy troszkę zajmie. Kolega no jest taki średnim graczem, tak jak ja, 1136 HP, WN8, ale ogólnie widzę, że ładnie, ostrożnie podchodzi, tu prawo, lewo, rozgląda się, nie wyjeżdża na YOLO i za chwilę chyba zobaczymy siłę właśnie T-34. Oj, tamten się chyba za mocno wychylił na linii K1 tam w rogu. Często niszczyciele stoją, także tu nie ma co wyjeżdżać, bo pojawienia się może skończyć się szybkim zgonem, z szybkim powrotem do garażu. Baza jest uparcie kapowana już z samego początku. Jest to troszkę dziwne zachowanie, bo w tym trybie, o, miał dużo szczęścia, w tym trybie to dużo zajmuje. No ale jak ktoś chce spróbować, to czemu nie? Ja tam wolę powalczyć na samym początku. Kapowanie to już jest ostateczność. Jeśli widzę, że nasza drużyna ma już problem z wygraniem, no to wtedy zaczynam kapować. Na razie tak spokojnie się wszystko zaczyna. 200 damage'a. Uj, KW2, tu trzeba uważać. Bardzo groźny czołg. Jeszcze kolega tu dostał strzał, można powiedzieć, za darmo. KW2 wystrzeliło.
Można spokojnie z dwa, nawet trzy razy. Jeszcze raz bym się skusił, jeszcze raz na dobitkę. O właśnie. Także szybkość, szczelność tego pojazdu się teraz przydała. Ten tu jest groźny, ale zeszedł. 1000 damage'a, zobaczcie, w krótkim czasie 1000 damage'a, no ale nasza drużyna poważnie zaczyna przegrywać. Zobaczcie, druga flanka totalnie puściła. Ten się kolega daje obijać bez żadnego problemu. 1500 damage'a. No i ten cap zaczyna być, za chwilę będzie problemem, bo zostaje już 1,5 minuty, niby dużo, ale nie aż tyle. Hellcat. Kolegę chyba nie widzą, dlatego sobie strzela za tego krzaczka bez żadnych problemów. 1800 damage'a już jest na koncie. Zobaczcie, z jaką szybkością ten damage. To jest niby 135 damage'a, ale jednak szybkość tego właśnie działka pokazuje, co można zrobić z takim Tigerem na przykład. O, teraz już drugi strzał niecelny, bez przycelowania. Teraz dopiero skupił się. Uuu, Amorak i kierowca w jednym czasie. No i naprawiony kierowca. Teraz duże ryzyko bierze na siebie kolega. No kawo, jeden bardzo groźny czołg. A jak się nie patrzy na nas, to on chyba nie wiedział nawet, że stoimy za nim. Ha! Gej! Stewart. 2500 damage'a jest. Stewart dostał, to znaczy baza jest skapowana i teraz go bez problemu dokończymy. Kolega wyczekał tak, aby dostać 6. fraga. Już w tej chwili jest rezultat bardzo dobry, bo jest 2606 fragów. To jest nieźle, ale czołgi dalej nacierają. Z tej racji, że tamta flanka pękła. No to jest twardy czołg. Oni jak szczeli, to już pójdziemy na szał. O Jezus Maria! Bardzo blisko była artyleria. To jest dobry pomysł, żeby zlikwidować artylerię. Och, te nieprzymierzone strzały. No, ten T-150 też bardzo groźny czołg. 7. strzał, 2800. AFK widzę. Także tu mamy 800 damage'a za darmo. Troszkę kolega w takim tunel wyżej. Ja bym wolał podjechać i go z bliska. Ale jak się da, to się da. I ostatni strzał jest 3400 damage'a na naszym koncie. Mój pies przeszkadza, szczeka jak zawsze. No ale niestety to jest tylko moja zwierzyna. Nie rozumie, że nagrywam. No i z trzeci, i z raczej bokiem. Groźny, groźny. Ale bokiem bez problemu do przebicia jest. Wciąż dużo czołgów, których mogą zrobić nam wielkie kuku. Szkoda, że nie wiadomo, gdzie w tej chwili jest ten Struc. O Jezus Maria, Is jednak się wstrzelił. 3700 damage'a. Pojawił się ten medium. Ten medium dosyć niebezpieczny był, bo nie był widoczny. Kolega chce zajechać od tyłu. Bardzo dobra myśl, tym bardziej, że mamy dynamiczny czołg, trzeba to wykorzystać. Widzicie, teraz jest i trzeci znowu z boku. Oj, skrył się. Strucel podjeżdża. Su stoi po drugiej stronie górki, także nam nic nie zrobi. 8 killi w tej chwili jest, 3700 damage'a. T-150
ten Is tam wjechał i dosyć mocno nabroił, kurde. Zdawało się, że od razu zginie, a jednak nie. Medium będzie plecami do nas. Także to też jest free damage. Jeszcze jeden strzał. No czemu ten 25 nie strzela? To jeszcze dwa strzały. Pięknie weszło, teraz Su. Niszczyciel bokiem. Także piękna sprawa. Wystarczy zgąskować i to już jest totalnie darmowe. Chociaż nawet teraz tyłem. 4600 damage'a pod pałka. I... 10. kill przez zramowanie. Zobaczymy wyniki. Także mamy tu wyniki. Jest to emeczka, medal pula, high caliber, top gun. Jeszcze na koniec kamikadze weszło. Kolega musiał walczyć o tego 10. killa. Szkoda, że ten E25 po prostu mu nie dał, ale niekiedy taka sytuacja są. No i wywalczył. Czołgi, które miały styczność z kolegą, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, na dwa, na trzy, na 14 czołgów. Prawie wszystkie czołgi miały styczność. Zobaczcie, szóstką zrobił 4810 damage'a, 10 killi i 2172 doświadczenia. Także wynik jest naprawdę epicki. Super wielkie doświadczenie. Mecz był taki średni, troszkę ponad 8 minut. Ogólnie weszło ponad 3000 doświadczenia, także to już też naprawdę niesamowity wynik. 3000 doświadczenia. Wielkie gratulacje na szóstkach. Niektórzy z nas nawet na ósemkach czy na dziesiątkach nie umieją zrobić 5000 damage'a, a kolega tutaj na szóstkach zrobił prawie 5000 damage'a. Jeszcze raz wielkie gratulacje. W tej chwili jeszcze zaproszę Was na nasz fanpage World of Tanks for Fun. Link jest pod filmikiem. Jeśli będziecie chcieli się pochwalić replayem albo macie coś ciekawego, wrzucajcie tam. Zawsze się możemy podzielić, zobaczyć. Może zrobimy z tego filmik. A w tej chwili żegnam się z Wami. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku.